Dzień dobry Państwu. Witają Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Drodzy Państwo, w tej chwili trwa wojna na Ukrainie. Wiele nie tylko w Polsce, ale wśród państw zachodnich mówi się o wydatkach na zbrojenie, o podniesieniu tych wydatków. W tym kontekście wydaje się, że pewnej dynamiki nabierze bardzo wiele programów zbrojeniowych, bardzo wiele programów, które miały wzmocnić zdolności naszych sił zbrojnych, w tym na pewno marynarki wojennej, co do której potrzeb wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są w tym momencie bardzo duże. W tej dyskusji w tej chwili na pewno dominuje kwestia zakupu okrętu w ramach programu Miecznik, ale nie możemy zapominać o tym, że równie dużą potrzebą, także dyskutowaną publicznie, jest zakup nowych okrętów podwodnych. I właśnie do dyskusji o okrętach podwodnych, o tym, jaką funkcję pełnią, do czego mogły być, czy też powinny być potrzebne Polsce, jakie powinny posiadać zdolności, zapraszam Państwa w dniu dzisiejszym. I stąd chciałem przedstawić naszego dzisiejszego gościa, pana komandora Tomasza Witkiewicza, obecnie szefa Wydziału Działań Okrętów Podwodnych, zastępcę szefa oddziału operacyjnego Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego, oficera już z 18-letnim stażem służby w składzie załóg okrętów podwodnych, w tym 8 lat jako dowódca OEP SEMP. W przeszłości także pan komandor był zaangażowany w dowodzenie w ramach operacji Active Endeavour. Ma na swoim koncie liczne publikacje. Ma doświadczenie również w ramach krajowych i międzynarodowych ćwiczeń. Wiemy także, że jest osobą aktywną, jeżeli chodzi o media i komentowanie kwestii marynarki wojennej. Panie komandorze, serdecznie witamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło mi jest tutaj być z Państwem. Panie komandorze, okręty podwodne jako broń na szeroką skalę zaczęły być stosowane w okresie I i II wojny światowej. Później w okresie zimnej wojny ta technologia była rozwijana, doskonalona, one zyskały nowe możliwości, jak wysadzanie desantów, no i zaczęły pełnić kluczową rolę w ramach odstraszania nuklearnego. Wydaje się, że istnieje taka pewna potrzeba uporządkowania typów zadań, które mogą realizować współczesne okręty podwodne. I na początku chciałbym o to pana poprosić, to znaczy, jakie na świecie współcześnie występują typy okrętów podwodnych i jakie może być ich zastosowanie wojskowe, militarne, no i także w innych obszarach. Pytanie jest z gatunku systematyki, ale bardzo ważne, tak, bardzo ważne, bo ostatnio widzimy, że często, gęsto w dyskusji o naszych przyszłych podwodnych mówi się, że będą drogie, będą skomplikowane, za duże i tak dalej, i wszystkim przed oczami stają te potężne amerykańskie okręty, też rosyjskie, które należą do zupełnie innych kategorii niż te, które my chcemy mieć. I tak te okręty, które w tej chwili funkcjonują na świecie, można podzielić jakby głównie ze względu na uzbrojenie albo napęd. Tak? Jeżeli podzielimy to na napęd, to są to okręty podwodne o napędzie jądrowym, atomowym, jeżeli mówimy po rosyjsku, bądź nuklearnym, jeżeli mówimy po angielsku, po polsku jądrowym. I okręty z napędem klasycznym, ale tutaj akurat występują również systemy takie najnowocześniejsze, czyli z napędem klasycznym, ale z systemami niezależnymi od powietrza, które dają im pewne możliwości zbliżone do okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, czyli możliwość długotrwałego przebywania pod wodą, w skrytości. Te pierwsze o napędzie jądrowym to domena największych państw i największych marynarek: Rosja, Chiny, Wielka Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone, Francja, Indie również ostatnio, i one mają jedną cechę, która jest dla nich najważniejsza, to jest ta właśnie możliwość bardzo długotrwałego, zwanego w miesiącach przebywania w morzu, oraz możliwość szybkiego przemieszczania się przez wielkie akweny i bycia, powiedziałbym, taką bronią szybkiego reagowania. Tak? I tą pierwszą funkcję pełnią okręty uzbrojone w pociski balistyczne, przeważnie z ładunkami jądrowymi. Te drugie to są okręty szturmowe, tudzież myśliwskie, które
mają teoretycznie zwalczać te pierwsze, ale również służą do wielu innych zadań, w tym również do szczelania, wystrzeliwania pocisków manewrujących typu KRUS czy tudzież KALIB. I te kategorie są drogie, duże i poza nad zasięgiem oraz również poza potrzebą operacyjną takich marynarek jak Polska, ponieważ one są optymalizowane do działania na wodach głębokich, na oceanach i na wodach płytkich, brown waters, green waters, czyli te wszystkie takie morza szelfowe, jak Bałtyk, jak morze, części Morza Śródziemnego, czy też Morze Północne. Ich te walory nie mają znaczenia, tak, bo tutaj odległości nie są aż tak duże, a akweny nie dają, jak powiedziałbym, plusów za wielką prędkość. I druga grupa okrętów to okręty właśnie te klasyczne, bądź wyposażone w systemy AIP, czyli te niezależne od powietrza, różnego rodzaju, oczywiście nie chciałbym o nich teraz wspominać. Te są przeważnie zbrojne w wszelkiego rodzaju torpedy, ale jako, że postęp technologiczny nastąpił ostatnio dość duży w tej dziedzinie, to możliwe jest również wystrzeliwanie z tych rzutni torpedowych, które są bardzo uniwersalnymi wbrew nazwie, wielu różnych innych środków bojowych, takich jak rakiety przeciwokrętowe, jak pociski przeciwlotnicze nawet ostatnio, oraz te właśnie pożądane przez wiele osób pociski manewrujące do zwalczania celów położonych głęboko w głębi lądu. I wbrew pozorom te okręty oczywiście są drogie, bo ich cena jest porównywalna do ceny fregaty, tak? Ale to nie są aż takie sumy i aż takie wielkie koszty jak przy tych popierwszych, a ich zdolności dzięki temu właśnie uniwersalności wyrzutni torpedowych są bardzo duże, bo mają właściwie większość możliwości, jeśli dodamy jeszcze minowanie, jeszcze czyli skryte stawianie min, ofensywne oczywiście działania z siłami specjalnymi, to sprawiają, że te torpedy stają się bardzo, bardzo uniwersalne i również trudne do wykrycia, tak? I dlatego też na pewno nie można mówić o tym, że te okręty są w tej chwili w jakimś odwrocie, a wbrew pozorom są właśnie coraz groźniejsze. I to taki podział główny, który możemy oczywiście rozwinąć do wszystkich rodzajów SSBN-y, SSGN-y, ale to naprawdę nie ma znaczenia, bo to jest tylko już taka frazeologia. W skrócie, okręty, one będzie klasycznym, one będzie jądrowym, okręty uzbrojone, pociski balistyczne, czyli o znaczeniu strategicznym, tak, i okręty z wyrzutniami torpedowymi, które mogą służyć również do strzelania pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Oczywiście, jak zwykle są wyjątki, są również projekty okrętów z wyrzutniami pocisków rakietowych manewrujących pionowymi, tudzież ukośnymi, stosowane na okrętach atomowych, projekty zastosowania ich na okrętach klasycznych również istnieją, ale to jest właśnie ten segment, który staje się wtedy bardzo, bardzo, bardzo drogi. I koszt chyba jest większy niż efekt, który można osiągnąć. No tak skrótnie, czuję, że rozjaśniłem. Znaczy, wydaje się nam, że to jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ usystematyzowanie właśnie wiedzy na temat okrętów podwodnych, które bardzo często w tej dyskusji medialnej powszechnej sprowadzane są po prostu do pewnego uniwersalnego narzędzia, które państwo chce pozyskać, wykorzystywać, a dochodzą do nas informacje na przykład te związane z powołaniem paktu AUKUS, tak, czyli z zakupu przez Australię okrętów podwodnych, no to tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że jest zupełnie inny teatr, na którym one będą operowały, są inne pewne wobec nich oczekiwania. Inaczej to wygląda na Bałtyku, Morzu Północnym i tak dalej. I jak mogę, panie komandorze, jakby przejść do tej naszej polskiej perspektywy. Historycznie Polska użytkuje okręty podwodne od okresu poprzedzającego II wojnę światową. Sami takiej technologii budowy nie posiadaliśmy, a więc jednostki kupowaliśmy, jeżeli się nie mylę, w Holandii i we Francji. Część z tych jednostek wróciła po II wojnie światowej do nas. Oczywiście z biegiem czasu te jednostki były wycofywane, pozyskaliśmy jednostki produkcji radzieckiej, a już po rozpadzie systemu dwubiegunowego naszym dążeniom do NATO, wstąpieniu do NATO, strona norweska przekazała nam jednostki produkcji niemieckiej i można powiedzieć, że w ostatnich latach właśnie funkcjonowaliśmy w takim składzie, że posiadaliśmy jeden okręt typu Kilo, jeszcze wyprodukowany przez Związek Radziecki, właśnie te okręty typu Koben. W tej chwili dywizjon okrętów podwodnych składa się właśnie tylko z jednego orła. No i to jest jakby ten czynnik, który najprawdopodobniej powoduje, że mamy pilną potrzebę, żeby tutaj w tym zakresie nasze zdolności zwiększyć.
I dyskusja w mediach z reguły sprowadza się do tego konkretnie, jaki okręt Polska ma kupić. Ale chyba ważniejsze pytanie, które trzeba zadać i które tak naprawdę publicznie zbyt często nie pada, to jakie zadania w kontekście oczywiście tego, co widzimy dzisiaj, ale też tego, co możemy prognozować, polskich interesów na obszarach morskich, czyli jakie zadania właśnie w tym kontekście mają wykonywać okręty podwodne w marynarce wojennej, oraz jaka ich liczba wydaje się adekwatna do tego, żeby właśnie tym zadaniom sprostać? Zadając to pytanie, chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedniego przez chwilkę, że jakby sobie, żeby uzmysłowić różnorodność okrętów podwodnych, należy je mieć nie jako ekwiwalent dla fregat, niszczyciel czy czegokolwiek. Nie, okręty podwodne są tak samo różnorodne jak okręty nawodne w całej swej masie, czyli od tych wielkich boomerów, które noszą te pociski jądrowe, po maluteńkie okręty miniaturowe, o których wspomniałem, czyli praktycznie środki prawie że aż do wersji podwodnej, więc rozpiętość jest tak samo duża jak na okrętach nawodnych i tym samym różne zadania. I teraz przechodząc do tych zadań, to okręty podwodne zawsze były historycznie bronią ofensywną, ale ofensywna broń w wymiarze taktycznym, tak, nie oznacza, że jest to tylko i wyłącznie dla państw uzbrojenie, które są być agresorem. W naszej sytuacji okręty podwodne powinny być dopełnieniem i to też już i ta świadomość w marynarce jest. To właściwie żadnego z marynarzy się nie znajdzie, który powie, że tylko nawodne, tylko podwodne, bo w naszej sytuacji, powiedziałbym, geograficznej, czyli modne słowo ostatnio geopolitycznej, to marynarka musi być kompletna, a ta kompletność to jest posiadanie zdolności obronnych i również ofensywnych, bo czasami ta ofensywa w wymiarze taktycznym tak jest elementem operacji obronnej. I jako takie okręty podwodne na czas wojny są wymarzonym środkiem do prowadzenia rozpoznania, taką pierwszą linią, tak, frontu. Niekoniecznie od razu do zwalczania wszystkiego, co zauważą, tak, ale często wiązane do wykrywania, meldowania, raportowania, wskazywania celów. Ale zanim ta wojna jeszcze wybuchnie, bo nie wybucha nigdy, to okręty podwodne są również doskonałym narzędziem do zbierania danych, obserwowania wszelkiego rodzaju aktywności i robienia tego w sposób skryty. Już nie wspomnę oczywiście o takich prozaicznych rzeczach jak szkolenie własnych sił, bo to jest oczywista oczywistość, ale przy stosunkowo niewielkich kosztach eksploatacji, z racji małych załóg, z racji technologii zastosowanych, są takim bardzo skutecznym i bardzo, powiedziałbym, efektywnym narzędziem prezentacji obecności oraz woli politycznej, istnienia gdziekolwiek. O tyle też dobrym i o tyle, powiedziałbym, groźnym, że stosunkowo mało zależnym od warunków atmosferycznych. I takim jednym z mitów, który krąży wśród publicystów, fachowców, hobbystów, jest ten mit najlepszego okrętu na Bałtyku, czyli śmigłowca bądź samolotu. Tylko że ostatnie tygodnie pokazały, że kilka dni wiecznych sprawiło, że całe zgrupowania rosyjskich okrętów broni na Bałtyku pochowały się do portu, ponieważ nie były w stanie prowadzić działań, tak? Zwykłych treningowych, szkolnych, a zapewne mówiąc o bojowych. Okręty podwodne mogą przebywać w rejonach, w których nie będą przebywały okręty nawodne w czasie złych warunków pogodowych przez całą, powiedziałbym, w każdej porze roku, każdej porze doby. I to jest ta zdolność, która nawet kiedy te okręty nie są w morzu, tak? Może być używana, ponieważ przy dobrym organizacji tych działań można zawsze wytworzyć wrażenie, że one gdzieś tam są. Więc i w pokoju, i w czasie kryzysu, w czasie wojny, one są takim pierwszą linią obrony, pierwszą linią ostrzegania, a również takim, powiedziałbym, bardzo groźnym środkiem faktycznego użycia siły. I ja już kiedyś napisałem taki artykuł, gdzie porównywałem nasze fregaty do tarczy, tak, czy też tarcze Polski, mówimy o systemach obecnie zwanych Wisłą, a okręty podwodne do miecza, tak? I one tym mieczem są i w wymiarze taktycznym, a gdyby je uzbroić w pociski manewrujące, to byłyby również mieczem w wymiarze operacyjnym, tak? A nawet takim potem na quasi-strategicznym, jak to nazwijmy. A z kolei, jak ktoś ogląda obligatora, to pamięta, że miecz służy również do obrony, tak? Że nie tylko tarczą się zasłania, ale również mieczem, więc na pewno nie jest to broń tylko i wyłącznie ofensywna, wbrew pozorom bardzo uniwersalna i takim dobitnym przykładem na to, że zyskują na znaczeniu, jest to, że w ciągu ostatnich 20 lat ilość państw, które posiadają podwodne okręty w swoim składzie, w swojej flot, ale też ogólna liczba tych okrętów wzrasta.
I to wzrasta z każdym rokiem jest coraz więcej użytkowników i coraz większe są, powiedziałbym, liczby tych okrętów. Także... Jeśli mógłbym tu dopytać właśnie w kontekście tego porządkowania, jak w tej chwili na Bałtyku prezentują się potencjały poszczególnych państw pod względem okrętów podwodnych, oczywiście tak w uproszczeniu daleko idącym? W uproszczeniu daleko idącym to Polska posiada w tej chwili tylko jeden orzeł, tylko jednego orła, tylko jeden okręt typu 877E, taki radziecki projekt, czyli Kilo, zwany w kodzie natowskim. Rosjanie, tutaj sytuacja jest, powiedziałbym, zawsze płynna bardzo, bo jako że Bałtyk jest dla nich zapleczem remontowym, również zapleczem stoczniowym, gdzie okręty są budowane, to ta ilość, liczba okrętów jest płynna, ale podaje się zawsze, że podają w tej chwili jeden okręt podwodny, ponieważ te, które były, na przykład projektu Łada, zostały przeniesione do Poty Północnej, te, które były przewidziane na Bałtyk. To jest ciekawostka, bo 6 okrętów najnowocześniejszych w rosyjskiej marynarce, klasycznych, które w tej chwili operują na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym i które właśnie strzelają tymi pociskami manewrującymi na przykład celów na Ukrainie, oczywiście nie wszystkie, ale część z nich, wcześniej oddziaływały ogniowo na Syrię i jeszcze w paru innych miejscach, to były okręty budowane na Bałtyk. Ale one zostały w związku z tym, że na Bałtyku było spokojnie i uznawano ten region za bezpieczny, przeniesione do służby na Morzu Czarnym, a Rosjanie w tej chwili mają w planach budowanie takiej samej serii, znaczy na Bałtyk. Także jak mówił Sun Tzu, a każda dyskusja o militariach bez Sun Tzu jest dyskusją nieistotną, nieważną i bezwartościową, więc Sun Tzu napisał, że wejdź w buty wroga. Nasz potencjalny przeciwnik przywiązuje bardzo dużą wagę do okrętów podwodnych i on ich nie skreślił ze swoich składu swojej floty. Więc myślę, że my również nie powinniśmy. A, dokończając temat. Finowie nie posiadają okrętów podwodnych, ponieważ zabroniła im tego konwencja pokojowa, która zakazała im takiej broni, która była uważana za o zbyt dużych walorach, tak, ofensywnych. Szwedzi w tej chwili posiadają 3 okręty typu Gotland, które są w służbie, mają w planach budowę i ten proces się dzieje, 2 okrętów najnowszego typu Blekinge, tak, A26, i 2 okręty, które są, jeden jest operacyjny, a drugi jest, powiedziałbym, w konserwacji, które były też przedmiotem pożądania przez chwilę naszych marynarzy, typu A17. I tutaj w Szwecji liczba okrętów podwodnych służby reguluje ustawa parlamentu. Parlament się opowiada, czy mają one być 3 czy 4. To też świadczy o wadze, jaką Szwedzi przywiązują do okrętów podwodnych. Co do dalszego, Duńczycy kiedyś zrezygnowali, wybierając ekspedycyjność 20 lat temu, mieli takie kobyny jak my, zlikwidowali ten segment swojej floty i potem na różnych ćwiczeniach Polska im zabezpieczała, powiedziałbym, partnera do ćwiczeń i było widać tą degradację zdolności, tak? Zdolności do zwalczania, do planowania ćwiczeń, tak? Bo to nie jest wbrew pozorom takie proste i nie jest takie oczywiste, jak ten okręt podwodny powinien być szukany, jak z nim te ćwiczenia zorganizować. Więc zostają Niemcy tradycyjnie największa flota podwodna na Bałtyku, ale Niemcy w tej chwili mają tych okrętów zaledwie 6, budują kolejne i kiedyś wycofali się praktycznie na Morze Północne, a w tej chwili coraz częściej wracają na Bałtyk z podwodnymi i no, są w stanie te 6 okrętów podwodnych, gdyby trzeba było na tym Bałtyku utrzymywać. Tak? Są w projekcie z Norwegami, którzy z racji położenia czasami są krajem bałtyckim, a czasami nie, tak? Więc tutaj możemy mieć różnicę między nawigacją a geografią. Niemniej jednak Norwegowie mają w tej chwili 6 okrętów typu Ula i razem z Niemcami budują 4 najnowsze 212 CD. Niemcy mają plany zbudowania takich 2, więc przybędzie nam tutaj na tej flance 6 okrętów podwodnych niedługo. A jeżeli mogę, ponieważ ja usłyszałem jakby w pana odpowiedzi 2 kwestie, które wydają się dla mnie bardzo istotne. Znaczy pierwsza jest taka, że wspomniał pan o tym, że takie państwo jak Dania, które na przykład no, nie należy na pewno do państw biednych i jest w stanie utrzymywać swoje siły zbrojne, zrezygnowało z okrętów podwodnych. Czy jesteśmy w stanie oszacować, jakie byłyby koszty powrotu do stanu poprzedniego? Załóżmy, że takie państwo jak Dania rezygnuje z okrętów podwodnych, czyli jakby wycofuje je z linii. Pewnie z czasem zanika też jakby pewna zdolność wśród oficerów marynarki do obsługi tego typu uzbrojenia. To jaki jest potencjalny, nazwijmy to, może nie tyle koszt, bo on jest ciężki do szacowania, ale taki czasookres, gdyby Dania ponownie chciała okręty podwodne posiadać. Myślę, że to jest też ważne w kontekście dyskusji o polskiej marynarce wojennej, kiedy na przykład niektórzy
dość szybko mówią, że możemy chwilowo czegoś nie mieć, to może później sobie to będziemy w stanie kupić, więc to jest jakby pierwszy element. A drugi, który mi się też nasunął, że wspominał Pan o tym, że na przykład no, te liczby okrętów podwodnych, ja zdaję sobie sprawę, że no Niemcy czy Norwegia no mają już jakby trochę inny też obszar swojego operowania. Czy możemy przyjąć, że rzeczywiście do takiego akwenu jak Bałtyk, ale też no, zdolności do współdziałania z siłami sojuszu, na przykład na innych akwenach, to taka liczba mniej więcej 3-4 okrętów wydaje się optymalna? Czy to są znowu takie szacunki bardzo mocno publicystyczne, no i tutaj jakby trzeba byłoby wejść w zupełnie inne zagadnienia, żeby szukać wiarygodnych odpowiedzi? Jako podwodniak z przypadku, ale już z przekonania przez te lata, podpowiem, że im więcej, tym lepiej. Tak? Ale oczywiście to jest, tak powiem, zawsze być lepiej więcej uzbrojenia niż mniej i mieć z punktu widzenia żołnierza i kogoś, kto planuje działania. Jest to oczywiście nierealne. De facto taka liczba optymalna nie istnieje, tak? Bo to zależy od wielu, wielu czynników i również od tego, co oprócz tych podwodnych ta flota będzie jeszcze posiadać. Bo nie możemy patrzeć na tą flotę polską, czy jakokolwiek inną, jako na zbiór pojedynczych elementów, czyli fregaty podwodne, jakieś tam załowce, inne minowce i tak dalej, lotnictwo morskie, siły specjalne. Nie, to musi być jakiś zespół, czy też jakiś system, który będzie realizował zadania. Zadania będą te same dla całości tego zespołu, a będą nazwane czasami przez jeden lub drugi element. Niemniej jednak, patrząc na to realnie, patrząc na to, że tak powiem, przez pryzmat również finansowy, to ta liczba powinna się wahać moim zdaniem między 3 a 6. To też zależy jeszcze jest od tego, jakie te okręty będą miały potencjał jednostkowy. Tak? Bo ten potencjał jednostkowy będzie warunkowo wykonywanie zadań naszych, ofensywnych na przykład, nasze taktyczne, ale również potencjał jednostkowy jest nieistotny, tak powiem, nie? A ilość jest potrzebna, czyli liczba jest potrzebna, bo 6 słabych okrętów szukać tak samo trudno i tak samo długo, ale na większym obszarze, tak, niż 3 bardzo mocnych, tak? Więc czasami ta ilość, czy też liczba musi być też, nie może być taka minimalna, tak? bo wtedy okazuje się, że jeden okręt, czy 2 okręty podwodne, czy 3 nie mogą być wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Mi się marzyłoby oczywiście ich kilka, tak? Mówiąc kilka, myślę o 5. Wiem, że to jest mało realne. W moich takich zupełnie marzeniach to nawet jestem w stanie dopuścić, że 3 duże takie, powiedziałbym, o znaczeniu operacyjnym, tak? I 3 takie jak Kobeny, na których służyłem. A służyłem i na Orle i na Kobenie i wiem, że one też się mimo wszystko różnią i też są do troszeczkę innych zadań jakby specjalizowane. To tak mówiąc o tej liczbie. Teraz o kosztach. O koszty można pokusić się o oszacowanie. Nowoczesny okręt podwodny kosztuje taki klasyczny z systemem AIP, który jest w tej chwili chyba już niezbędną koniecznością, wyposażony w nowoczesne systemy, kosztuje około 600 do miliarda, można powiedzieć śmiało, euro. Oczywiście cena jest rzeczą bardzo, bardzo niepoliczalną wbrew pozorom, co są pieniądze, bo wszystko zależy od tego, czy się kupi z kompletem części, z serwisem 5-letnim, z gwarancją 3 czy 2-letnią, czy ze szkoleniem załogi, czy bez, także ta cena może być 2 razy większa, 2 razy mniejsza. Tak? Niemniej jednak kontrakty, które były zawierane, pokazują, że to tak jest liczone. Niemcy i Norwegowie, kupując swoje okręty podwodne, zawarli umowę na te 6 okrętów na łączną sumę 5,4 miliarda euro. Oczywiście ja bym w tych szczegółach chciałby przejrzeć kontrakt, zobaczyć, co tam jest w środku, albo jeszcze raczej, czego nie ma w środku jeszcze, tak? Bo może tam nie być na przykład uzbrojenia czy środków bojowych. Nie znam tego kontraktu, więc mówię tylko o cenie, ale odtworzenie zdolności do operowania okrętami podwodnymi to nie tylko cena zakupu sprzętu. To również cena szkolenia załogi oraz wytworzenia całego potencjału ludzkiego, który te okręty wspiera. W sferze technicznej, w sferze, powiedziałbym, logistycznej itd., itd. I tutaj jest to o tyle trudniejsze, że pozwólcie przykładem. Swego czasu Francuzi sprzedali okręty typu Scorpen Malezji i Chile. Chile wysłało powodniaków z doświadczeniem, którzy operowali wcześniej na okrętach typu 209 i proces ich szkolenia trwał około roku. I otrzymano załogę, która była w stanie wykonywać zadania operacyjne na morzu, oczywiście na poziomie okrętowym.
Malezyjczycy zaczynali z poziomu, powiedziałbym, zera, tak, z pnia i trwało to 3 lata. Możemy oczywiście wchodzić w jakieś tam kwestie kultury technicznej, chociaż nie sądzę, żeby tutaj jakby w takim przypadku personel marynarki się jakoś znacząco różnił. Tyle trwało odtworzenie zdolności załogi. Czyli 3 razy drożej jest, jeżeli są to ludzie, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia, a 3 razy taniej, jeżeli są to ludzie doświadczeni. Niemniej jednak, powiem coś niepopularnego, tak? To nie jest największy problem. Bo w skali całego pozyskania tego okrętu, szkolenie załogi kosztuje kilkadziesiąt milionów euro, gdzieś dolarów, i w skali całego programu, który był wart, załóżmy, przy 3 okrętach 3 miliardy, to jest tam procent jakiś istotny, są potężne pieniądze, ale nie są kluczowe. Kluczową rzeczą jest utrata zdolności do operowania okrętami podwodnymi na poziomie taktycznym i operacyjnym. I tu jest trudnie, bo tutaj się nie da tych wszystkich decydentów, oficerów starszych, jeszcze starszych oficerów, tak, zgromadzić w jednej ławie szkolnej, powiedzieć im, tak się używa podwodnych, bo oczywiście można by się pokusić, na pewno. Tylko nauka nigdy nie zastąpi doświadczenia. Tak? Doświadczenie nabywane latami na różnego rodzaju ćwiczeniach, operacjach, w codziennej działalności sprawia, że z wiekiem i ze stopniem człowiek dorasta do pewnej wiedzy i do pewnego, powiedziałbym, odporności na sytuacje, które się wydarzają. I to jest bardzo trudne do policzenia w pieniądzach, ile to kosztuje, ale na pewno jest to nie do nauczenia się w ławce szkolnej. To musi być proces, który jest długotrwały, trwa, czasami boli, ale on odciska piętno na tych oficerach takie, że potem potrafią nimi dowodzić. Tak? My jeszcze potrafimy, tak? Ale jeżeli wykonujemy te okręty, to przez 5 czy 10 lat nie będzie w szeregach marynarki ludzi z doświadczeniem takim taktycznym, okrętowym. Oni nie będą się rozwijać, nie będą się szkolić, nie będą przy okazji ucząć siebie, uczyć również tych, którzy nie byli na podwodnych. I to zaowocuje za 15 lat, za 10 lat dziurą. Dziurą taką, powiedziałbym mentalną, ale to może dobre słowo, taką dziurą mentalną. Ona jest nie do określenia w pieniądzach, tak? A ona potem skutkuje brakiem możliwości wykorzystania tych okrętów, jeżeli kupimy za potężne pieniądze w sposób optymalny. Tak? To taka odpowiedź na temat, ile to kosztuje. Na pewno dużo. Na pewno dużo. Ja tak dopytam jeszcze o te liczby. Ja zdaję sobie sprawę z pewnej prymitywności tego pytania, bo dużo w publicystyce czasami się to tylko do tego sprowadza. Ale przy takim założeniu, że Rosjanie mieliby 6 okrętów podwodnych na Bałtyku, które są zdolne wystrzeliwać rakiety manewrujące, to w jaki sposób, tak z drugiej strony zapytam, w jaki sposób można temu przeciwdziałać? To chyba nie okręty podwodne, prawda? Są tutaj przeciwwagą, tylko innego rodzaju typu uzbrojenia. To tak, jest też taki mit, który mówi o tym, że najlepszym środkiem zwalczania okrętów podwodnych jest i drugi okręt podwodny. I on jest trochę prawdziwy, ale bardziej na oceanach i bardziej w kontekście tych okrętów napędzi atomowych. Tutaj na tych wodach bałtyckich, chociaż nie tylko, na takich wodach szelfowych, płytkich i bardzo trudnych dla działań podwodnych, to prawdopodobieństwo wykrycia się nawzajem okrętów, tak, jest bardzo niewielkie, zarówno podwodnych, jak i na wodnych. Podwodny ma przewagę, tak, bo jeżeli będzie w rejonie, gdzie będzie rogi podwodny, to on ma większą szansę wykryć niż okręt na wodny. Ale taki fakt. W czasie I wojny światowej na Bałtyku działało parędziesiąt okrętów podwodnych. W czasie II parędziesiąt, jak nie więcej, jak nie 100 parędziesiąt. I one również rzadko miały interakcję między sobą. Tak? Naprawdę bardzo rzadko, bo wbrew opinią, że to jest może małe, ścieślone, płytkie, krótkie i wąskie, tak? To ono jednak ma wymiar. I w tym wymiarze umieszczenie 6 okrętów, naszych 6 okrętów drugiej strony, może nie zaowocować przez wiele tygodni spotkania się tych okrętów, mimo że one mogą czasami operować blisko siebie. Przykład z życia. Wracając do tych Duńczyków, kiedyś byłem się na takich ćwiczeniach, gdzie oni właśnie nam takie ćwiczenia zorganizowali w ten sposób, że nas puścili w bardzo duży rejon, nie dając jakby pozycji wejść, gdzie mamy być o pewnych czasach. Taki, jak to było powiedziane, free play, taka wolna gra. 5 dni nas okręty duńskie szukały. Myśmy prowokowali kontakt, pracowaliśmy radarem, sonarem, czym się tylko dało. 5 ostatniego dnia około obiadu w horyzoncie pokazały się topy masztów Danish Test Group, tak? Czyli tej grupy bojowej,
i ona nas przez 5 dni nie wykryła. I to właśnie był dowód na to, jak Chińczycy utracili wtedy zdolność do polowania ćwiczeń. W Chinach nie chodzi o to, żeby okręt się ukrył, tylko chodzi o to, żeby dał się wykryć, żeby ci, którzy są na górze, mogli go osłuchać, potrenować i tak dalej. Oni wtedy nie potrafili tego zrobić. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej, bo potem już te ćwiczenia były wykonane dużo, dużo, dużo lepiej. Ale to było tak już parę lat po tym, jak stracili własny okręt. I wracając do pytania tutaj. Naprawdę trudno jest przewidywać, że te okręty będą się nawzajem zwalczać. Ale dogodnych miejsc do prowadzenia okrętów podwodnych na Bałtyku jest jakaś tam skończona liczba. Tak? No i można przewidywać, że w pewnych rejonach te okręty przewodnika będą funkcjonowały, w innych nie. To zwiększa szanse wykrycia, ale tak samo jak my wiemy, gdzie mogą być okręty podwodne, tak samo przeciwnik wie, gdzie... No to jest to... Nie jest to wiedza tajemna, tak to powiedzmy, tak? Więc w przypadku Bałtyku. Więc zawsze można powiedzieć, że skoro ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, no to wtedy jest to nieskończoność, możliwość szukania, kiedy w końcu użyć tego okrętu w tym rejonie i czy to jest właściwe. Co do zwalczania okrętów podwodnych na Bałtyku z systemem takim właśnie typu Kalibr czy też Krus jakimkolwiek, to jest to bardzo trudna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom okręt podwodny strzelający rakietę z rzutni torpedowych czy też z pionowych, jeśli będzie posiadał, nie demaskuje się tak, że od razu jest wykrywany i zniszczony. Niszczony. Dlaczego? Bo te rakiety strzelane z rzutni torpedowych wznoszą się na... No, nie chcą tu dać jakichś tajemnic, ale w literaturze się mówi około tam 400 metrach na przykład, w przypadku Tomahawka. Są pewnie inne rakiety, które się niżej wznoszą nad poziom morza. Jeżeli ktoś kiedykolwiek pracował na radarze jakimkolwiek na morzu, to wie, że zdarzają się fałszywe odbicia, pojedyncze odbicia, które się potem nie powtarzają już, takie kontakty, które nie dają jakby operatorowi wiedzy, że coś tam jest. No coś błysnęło i znikło. Trzeba byłoby naprawdę obserwować dokładnie punkt, w którym się spodziewamy, że jest okręt, w tym momencie, kiedy on tę rakietę wystrzelił, żeby to odbicie zauważyć i jeszcze ten fakt powiązać z tym okrętem i powiedzieć, tak, to jest to. To jest moment, to jest po prostu sekunda, jedno omiecenie radarem, jeżeli na radarze jeszcze jest zasięgu, tak? A te też okręty mają możliwość sprawdzenia, czy coś jest w okolicy takiego, co może je wykryć. I te rakiety wtedy zbliżają się do celu na bardzo niskim pułapie i są groźne dla wszelkiego rodzaju rzeczy, czy też obiektów na lądzie. Jeżeli lecą nad ląd, to są jeszcze groźniejsze, bo mogą wykorzystywać rzeźbę terenu, tak? Mówimy o pociskach manewrujących prawdziwego zdarzenia, tak? Takie jak Tomahawk na przykład. Również Kalibr, czyli nawigowanie pomiędzy przeszkodami terenowymi, wykorzystywanie jakichś dolin rzek i tak dalej, i tak dalej. Czyli latamy bardzo nisko, między blokami właściwie, tak? Jak to można nazwać. I obroną skuteczną przed takimi rakietami jest próba przekrócenia ich właśnie nad morzem. Dlaczego? Nad morzem, lecąc mimo wszystko 5 metrów nad tą powierzchnią wody, to nie ma jednak gór, dolin i tak dalej. Jest krzywizna oczywiście kuli ziemskiej, ale systemy radiolokacyjne wyniesione wyżej, tak, widzą lepiej cele, które są na tle powierzchni morza. No i teraz. Obroną są okręty takie jak nasz planowany miecznik, tudzież okręty z systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, czy obrony powietrznej, bo to są też różne szczeble pewnej doskonałości tych okrętów. Powiedzmy, że okręty obrony powietrznej, fregaty z wysoko wyniesionym radarem na maście, które widzą daleko, ale są wspierane jeszcze nakładanym śmigłowcem, poprzez systemy łączności, systemami rozpoznania i tak dalej, i tak dalej. I tylko takie okręty właściwie mogą mieć szansę zniszczenia tych rakiet nad powierzchnią morza, a na lądzie to już jest, nad lądem jest to znacznie trudniejsze i tam się to powinny zająć na przykład Wisła czy Narew. Więc, a zwalczaniem samych okrętów podwodnych, mówię pan, przy zasięgu Tomahawka typu 1800 km, zasięgu kalibra 2400, no to naprawdę można strzelać z bardzo, bardzo, bardzo odległych akwenów. Tak? Jeżeli się te cele, które się wybiera, nie są zbyt daleko od linii brzegu, a w Polsce właściwie no, wszystkie cele są w okolicy, no nie wiem, 500 km od Zatoki, od Rozewia, czy tam 600, no chyba więcej tego nie będzie. To oznacza, że można próbować strzelać rakiety na przykład rosyjskie z Zatoki Botnickiej, Fińskiej, tak, i tak dalej, a my możemy również próbować takie rakiety, jakieśmy mieli, strzelać z bardzo ciekawych rejonów. Tak. Oczywiście nie marzy mi się może Barenca, czy tam
upływanie Półwyspu Skandynawskiego i tak dalej, tak? Ale dochodzimy do kolejnego tematu ciekawego, ponieważ wraz z rozwojem okrętów podwodnych oraz technik i wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, automatyki, systemów i tak dalej, to te nowoczesne okręty podwodne poszerzają akwen swojego pływania. Dlaczego? Dlatego, że dotychczas uznawano, że wody głębsze niż 50 metrów są takim naturalnym akwenem, gdzie podwodne operują w miarę bez ograniczeń. Tak? Bo są, zawsze są ograniczone, ale w miarę bez ograniczeń. Na wodach płytszych są mocno ograniczone. Ale w tej chwili niektóre okręty są już w stanie pływać, powiedziałbym, na wodach 20-30 metrów głębokości, tak? I to w sposób w automacie, tak? I wbrew pozorom, przy wielkości okrętu typu 12 metrów, to 30 metrów daje mu tam 6 metrów podstępką, kolejne 12 nadstępką, tak? I może się okazać, że takie akweny są już, powiedziałbym, dobrym akwenem dla działania podwodnych, a to powiększa Bałtyk dwa razy. Większa Bałtyk dwa razy i dwa razy większy akwen do szukania, zwalczania, monitorowania i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, na tych płytkich wodach jest trudno te okręty zwalczać, tak? Bo torpedy większości marynarek są produkowane oczywiście na akweny głębsze, mają zdolności do działania na tych akwenach, ale one są dużo mniejsze. Systemy rakietowe poszły w zapomnienie trochę, bo w takich systemach niekierowanych. To na przykład przydawała zawsze rosyjska marynarka, ale również Zachód posiada pewne rozwiązania, ale to są systemy do szybkiego zasięgu. Także postęp technologiczny wbrew pozorom działa na korzyść okrętu podwodnego. Tak? I też jeszcze inna rzecz, miniaturyzacja tych okrętów. Tak? W tej chwili pewne okręty mogą być wykonane zadania przy wielkości własnej, teraz obecnej 300 ton, które kiedyś wymagało okrętu 1000 tonowego i tak dalej. Tak? Załogi się skurczyły z 80 czy 70 na naszych dawnych Foxtrotach, tak? Do 20 kilku na obecnym H212. Tak? To też sprawia, że więcej jest miejsca, okręty mogą być mniejsze, bardziej komfortowe, jest więcej miejsca na uzbrojenie, uposażenie, autonomiczność może być większa, tak? I tak dalej, i tak dalej. Te okręty stają się coraz trudniejszym grzechem do zgryzienia. Więc jak zwalczać? Powiem szczerze, trudno. A już kończąc, Bałtyk jest takim rejonem, który się może jest bardzo trudny, ale dla dobrze wyszkolonej załogi, dysponującej dobrym sprzętem, to on daje załodze, takie właśnie załodze daje większe możliwości niż na otwartym oceanie, bo tam to średnio wyszkolony operator ma szansę znaleźć okręt pływowy. Wy operatorze z fregaty, a na Bałtyku to już jest trudniejsze. Słuchając uważnie tego, co mówi pan komandor, i też nawiązując do tego, co Łukasz powiedział na początku, że pewnie ze względu na wydarzenia w naszej części świata wróci do nas dyskusja najprawdopodobniej na temat modernizacji sił zbrojnych, w tym rozwoju marynarki wojennej. Nie można nie zapytać o to, jak pan komandor ocenia, który z dostępnych realnie do zakupu typów okrętów, no bo wiemy, że to jest zawsze decyzja polityczna, ale z takich, które spełniają nasze oczekiwania, czas dostarczenia, wyposażenie, który z typów okrętów pana zdaniem byłby najbardziej adekwatny ze względu na cele, jakie stawiamy przed tego typu urządzeniami. I tutaj chciałbym nawiązać do kwestii, o której już na samym początku pan wspomniał, tak, do tych szczęsnych czy nieszczęsnych rakiet manewrujących i czy taki okręt powinien taką zdolność posiadać. Jak pan tą kwestię widzi, panie komandorze? To ja powiem tak, uniknę odpowiedzi na to pytanie, a właśnie odpowiadając na to pytanie, wrócę do tego, o czym pan mówił z kolei, że każdy, który będzie wypełniał zadania stawiane marynarce, tak? I bo byliśmy na początku, bo to jest właśnie, to jest ta trudność nowej marynarce, bo każdy mężczyzna, ja, pan, jesteśmy de facto trochę dużymi chłopcami, my lubimy te wszystkie sprzęty, te machimody. Tak? I o tym się fajnie rozmawia, bo to przemawia do wyobraźni. Ale trzeba najpierw powiedzieć o zadaniach, które marynarka będzie miała. Jeżeli ta marynarka, a ja jeszcze, tak, ja się mówię, że rolą sił zbrojnych nie jest toczenie wojen. Rolą sił zbrojnych jest do tych wojen niedopuszczanie. Tak? I mamy też przykład, że Rosjanom udało się stworzyć takie siły zbrojne, na przykład, które powstrzymują państwa Zachodu przed interwencją na Ukrainę. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mają taki potencjał, który użyty, jakby powiedział, jest bardzo groźny dla potencjalnych interwentów, tak? Chociaż to brzmi brzydko, ci interwenci, no dobrze, potencjalnych sił pokojowych. I spełniają swoją rolę, wbrew pozorom, tak?
I my też powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której nasze siły zbrojne w całości, a marynarka również jako cegiełka, będzie pracowała na to, żeby do wojny nie doszło. I tu właśnie się jawi bardzo wielka rola marynarki, bo my mamy tą zdolność do oddziaływania na sytuację polityczną, a wszystko jest polityką tak naprawdę, bo i to polityka generuje nam i problemy, i sprawia, że znajdujemy rozwiązania na te problemy, to marynarka może operować na akwenach międzynarodowych. Tak? 12 mil za granicą linii podstawowej, tudzież mówiąc kolokwialnie za brzegiem morza, tudzież krańcem morza, jest granica nasza, Polska, na przykład na morzu, a potem już jest ze sobą wody międzynarodowe. Co oznacza, że 12 mil od linii podstawowej może się stać okręt polski do Zatoki Fińskiej i, powiedziałbym, denerwować Rosjan, bo jest bardzo blisko, ale nie można nic mu zrobić. I marynarka w czasie pokoju ma zdolność do właśnie bywania w takich miejscach, gdzie to się robi, tak? Wiesz, nasze okręty rozpoznawcze pracują, tak? Okręty natowskie różnych klas też pracują na co dzień, zbierają informacje, przechwytują dane łączności, dane w systemach dowodzenia i tak dalej, tak? Oddziaływują na opinię publiczną na przykład, tak? Swoją obecnością. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, jaka była pierwsza decyzja Hiszpanii przy wzroście kryzysu na Ukrainie? Wysłano 4 myśliwce i 2 okręty, tak? Myśliwce szybko, okręty trochę dłużej, ale 2 okręty to były nie bataliony z czołgami, nie. Bo to wymaga już zaangażowania się po pewnej stronie. A tymczasem okręty natowskie teoretycznie mogą stać 12 mil od Odessy, tak? I przeszkadzać, tak? Przeszkadzać Rosjanom w działaniach zbrojnych i nie można nic im zrobić. Nie można im powiedzieć, że no panowie, proszę wyjść, tak? Nie. Prawo morskie, o ile jest przestrzegane oczywiście, tak? Prawo międzynarodowe, o ile jest przestrzegane, daje marynarce możliwość bywania w rejonach bardzo, powiedziałbym, zapalnych, konfliktowych i faktycznie nie umożliwia, powiedziałbym, usunięcia tych sił. Również nasze jakby relacje sojusznicze, tak, które budujemy, a które są podstawą do późniejszych jakby oczekiwań, że chcemy, żeby nam ktoś pomógł, to my też pomagamy, łatwiej się buduje moim zdaniem przy użyciu marynarki, bo przy wysłaniu okrętu podwodnego tudzież fregaty na misję zagraniczną, a to jest odpowiednik, ekwiwalent batalionu, tak, czy batalionu grupy bojowej, to szansa, że ktoś zginie, tak, komuś coś się przydarzy, jest bardzo niewielka. A tymczasem nasi żołnierze ginęli na przykład w Afganistanie. Pamiętam taką sytuację, kiedy 3 naszych żołnierzy zginęło w wyniku wybuchu miny pod bodajże Rostomakiem. I nasza polska prasa o tym pisała 2 razy. Raz jak zginęli, może 3, przepraszam. Raz jak przylecieli na lotnisko i 3 raz jak był pogrzeb. To był koniec. W prasie zachodniej nie pojawiło się nic, bo wbrew pozorom takich wypadków jest dużo. A gdy szwedzki okręt na Zatoce Arabskiej, tudzież na Perskiej, pamiętam już dokładnie, znalazł piratów, tak, i tam, powiedziałbym, przechwycił, zabrał im zabawki, po czym puścił wolno, to przez 6 miesięcy w prasie międzynarodowej było o tym mowa i o aspektach prawnych, co powinien zrobić, kto powinien sądzić i tak dalej, czy dobrze zrobiono ich puszczając i tak dalej. To jest ta różnica, tak, gdzie polityczne oddziaływanie, ale również medialne oddziaływanie sił marynarki, i znowu wracamy do tego, co mówiłem, ludzie naprawdę kochają wielkie maszyny bojowe, jak widzą okręt, to widzą, że jest to potęga. Tak? Ale też widzą, że państwo jest silne, tak? Że państwo jest silne, że państwo oddziaływuje, ma interesy. Tak? Nie bez powodu forpocztą cywilizacji anglosaskiej były okręty. Tak? I patrząc, porównując nawet anglosasów z Francją, to mimo prób Francji bycia mocarstwem równym anglosasom, to ich ekspansja lądowa w Afryce nie dorównała ekspansji anglosasów na morzach. Tak historycznie troszeczkę, ale naprawdę marynarka jest narzędziem polityki państwa. Nie tylko elementem sił zbrojnych, ale narzędziem polityki państwa. Ja wiem, że zaraz wszyscy powiedzą, że o, marzy mi się ekspedycje gdzieś tam dalekie. Nie. Bo marynarka, mimo tego, że może być wykorzystywana na co dzień, w sytuacjach przed kryzysem, kryzysu, właśnie kryzys to jest właśnie zawsze, tak? Czyli w kryzysie i w przypadku sytuacji kryzysowej, tak? To powinna być gotowa oczywiście do wojny, ale powinna też przed tą wojną pracować na to, żeby tej wojny nie było. I
powinna być też zoptymalizowana do tego, żeby w czasie tej wojny odegrać swoją rolę, tak? A naszą ambicją, moim zdaniem, powinno być, wracamy na chwilę do tych zadań, powinno być duży udział marynarki w, moim zdaniem, celu polskich sił zbrojnych. Właśnie zapędziłem za wysoko już teraz, ale dobrze, niech będzie. Jakim powinna być neutralizacja sił rosyjskich w obwodzie kaliningradzkim. To jest to, co my Polacy możemy wykonać właściwie, powinniśmy mieć, móc wykonać sami. Bez wsparcia służniczego nawet, powiedziałbym, tak? Bo nasz potencjał powinien być na tyle duży, że powinniśmy być w stanie to zrobić. W zasadzie, że im więcej Rosjan będzie w obwodzie kaliningradzkim, tym łatwiej ich trafić. Tak? Bo jest ich dużo. Ale żarty na bok. I to jest nasz level ambition, tak? I my powinniśmy, a tutaj w marynarki, właśnie te takie okręty jak fregaty, te środki podwodne, miałyby rolę nie do przecenienia, tak? Bo jednocześnie same by tworzyły strefę obrony, a z drugiej strony stwarzały zagrożenie. I to jest to, co na czas tej wojny, tak? Powinniśmy być w stanie zabezpieczyć naszemu państwu, ale fregaty na przykład, tak, powinny być zdolne do tego, żeby obronić przed środkami napadu lotniczego, wycznego, północną część kraju. Tak? Jeżeli powstaną takie okręty, a wierzę w to bardzo, to one naprawdę będą miały największe możliwości w dziedzinie obrony lotniczej w siłach zbrojnych. Tak? Bo to jest połączenie tam, powiedziałbym, baterii dwóch Wisły z dwóch baterii Narwi, tak, i do tego wszystko wsparte potężnym radarem, który widzi tyle, co cztery radary tamte. Tak? Więc jeszcze z małym lotniskiem na śmigłowce, więc są to potężne możliwości i zdolności. I wbrew opiniom też różnych hobbystów, nie jest łatwo taki okręt zniszczyć, dlatego że on dysponuje wieloma efektorami. Jeżeli operuje w grupie, to te okręty wzajemnie się pomagają. Nie każdy wyszczelony pocisk dolatuje do celu, nie każdy zdarza zagrożenie. Wiele z nich można zmylić, wiele z nich można zestrzelić, więc marynarka wojenna w takim kształcie, o tym trochę powiedziałem, mogłaby zmienić sytuację operacyjną na Bałtyku. Z tego takiego okna, przez które ktoś tam może wrzucić granat, tak, to stałoby się to takim skrótem do tego, żebyśmy mogli ten granat wrzucić komuś, tak, do mieszkania. Tak. I to chyba jest takie właśnie ta różnica, którą te siły, które zamierzamy pozyskać, one są w planach, bo imieczniki są w planach i są w planach okręty podwodne, powinny być do tego zdolne. I wrócę jeszcze na chwilę do tego, jakie okręty, tak? To jest temat bardzo trudny, dlatego że ja osobiście gdzieś kiedyś byłem autorem pomysłu, może nie autorem pomysłu, może autorem pierwszego artykułu, tak, żeby było uczciwie. Autorem pierwszego artykułu, który w Polsce był napisany w dziedzinie, czy w temacie zastosowania pocisków manewrujących na okrętach typu ORG. I potem gdzieś mówiono mi, że przeze mnie nie ma okrętów podwodnych, bo wszyscy chcą te okręty podwodne z manewrującymi, a na za nie nie stać. No otóż nieprawda. Rosjanie na kilo strzelają kalibry. Te kilo z kalibrami nie są nic a nic droższe. No, oczywiście powiedzmy, że są droższe tam o procent, dwa lub trzy. To są pomijalne rzeczy, tak, bo trzeci okręt serii jest droższy od 3% pierwszego, tak? Więc to można pominąć takie różnice. Są to te same parametry cenowe, dlatego że przy użyciu rzutni torpedowych ten okręt nie ma innych drogich systemów. Musi mieć sprawę stomoczności, żeby dowódca mógł załadować dane wcześniej podane do celów, które musi strzelić. Strzela mu się łatwiej, bo nie musi strzelać jakby do celu, który musi wykryć, zidentyfikować, zająć pozycję, tak? Jak w przypadku strzelania torpedowego, gdzieś z rakietami przeciwokrętowymi, więc jest to łatwiejsze strzelanie. Może być realizowane w oddaleniu od przeciwnika, tak? No bo skoro mój cel jest tak daleko, że go nie widzę, to ja nie muszę być blisko lądu, blisko portu, żeby ścieć rakiety do czegoś, co jest bardzo daleko, gdzieś tam pod Uralem, załóżmy, tak powiem ambitnie. Więc jest to jak najbardziej realne. Oczywiście te rakiety nie latają na GPS-ie, tak? Państwo musi mieć wtedy możliwość planowania misji, ale tą możliwość planowania misji państwo musi mieć również do systemów wojsk lądowych, do systemów sił powietrznych, tak? Na przykład do zakupionych już przez Polskę JASM-ów, tak? Czyli AGM-158. JASM i JASM-ów ER, tak? Te drugie mają zasięg 900 km, tak? 500 mil morskich. To jest zasięg, na którym już trzeba tą misję zaplanować, już trzeba ustawić trasę, jak powiem,
i zapewnić temu pociskowi, powiedziałbym, optymalną, bezpieczną trasę obijającą punkty relokacyjne, jednostki rakietowe itd., itd. To tak trzeba stworzyć, więc nie można marynarki obciążać takim twierdzeniem, że do tej waszej okrętu to musimy jeszcze dokupić satelity. Nie. My satelity musimy dokupić dla całego państwa, dla całości sił zbrojnych, a jeżeli będziemy je mieli, to okręty podwodne będą mogły z tego wspaniale skorzystać, o ile będą miały oczywiście na pokładzie te pociski manewrujące. Koszt pocisku manewrującego jest porównywalny z kosztem torpedy, a nawet czasami jest tańszy, tak? Bo się je buduje w dużych seriach i przynajmniej w przypadku Ameryki. Tak? W przypadku Rosji to się okazuje, że chyba nie do końca, bo powoli na Ukrainie widać, że coraz mniej ich są stosowane. Ale to są porównywalne koszty. Tak? Oczywiście koszty są też rzeczą wtórną, bo zależy, kto kupuje, zależy, jakie ma układy polityczne, ale to nie są jakieś astronomiczne pieniądze, a zdolności są naprawdę duże. I rzecz trzecia, czasy, kiedy dwóch okrętów podwodnych wracali, Niemieccy na przykład, do portu, bo wystrzelali torpedy, już nie mieli środków bojowych, a statki i cele dalej pływały, tak? No minęły, tak? To w tej chwili jeszcze, jak powiedziałbym, armie starają się przynajmniej zwalczać cele militarne tylko i wyłącznie, tak? Takie przynajmniej jest założenie wojny humanitarnej, tak? Czy prawa konfliktu na morzu, czy też konfliktów zbrojnych, to okręt, który ma, nie chciałbym teraz mieć dokładnej liczby, bo znowu ktoś to przeanalizuje i powie, że konkretnie nie wskazuje, więc między 16 a 20 środków bojowych, tak? To może mieć tych 12 pocisków manewrujących na pokładzie, a ta reszta, którą ma, tak? Podzielona między torpedy, pociski przeciwlotnicze, różne inne pociski przeciwlotnicze, tak? Wystarczy mu do samoobrony. Do samoobrony oraz realizacji innych zadań. Ponadto okręt podwodny nie musi zawsze mieć tego samego zestawu uzbrojenia, tak? Znaczy, nikt nie zabroni nam uzbrojenia okrętów, same torpedy, same rakiety, tak załóżmy, no to oczywiście jest skrajności. Jest to wbrew pozorom dość uniwersalne jednostki. I teraz już kończąc ten wywód, te możliwości jednostkowe okrętu też będą jakby określały, ile ich powinno być. Bo jeżeli, załóżmy, będziemy mieli okręty z pociskami manewrującymi, to powiedziałbym, ja przynajmniej, gdybym miał na to wpływ, to bym nie zgadzał się na to, żeby one były używane na przykład do wspierania operacji sił specjalnych. Dlaczego? Bo wysadzanie grupy jakiejś tam dywersyjnej czy rozpoznawczej gdzieś na brzegu okrętem, który kosztuje miliard, tak, i może, powiedziałbym, wykonać wiele innych zadań, a tu ryzykuje bardzo duże niebezpieczeństwo, jest dla mnie narażaniem wielkiego dobra, żeby uzyskać mały efekt. Więc odpowiedź się ciśnie sama na usta, tak? Może tak jak teraz mieliśmy Kilo i Kobery, to może w przyszłości miejmy orki i, nie wiem, jakieś tam morświny na przykład, no, żeby było coś mniejszego, jakiś mniejszy walec. A jeżeli tak, to znowu mamy znowu kwestię ilości, tak? Czy to 3 plus 3, czy 2 plus 4, czy 2 plus 3, tak? Dwa duże, trzy małe, czy odwrotnie. No to naprawdę to są rzeczy wtórne, tak? No, bo tutaj nie chciałbym też mówić bardzo o zadaniach i konkretnych rzeczach, no bo to gdzieś tam są pewne plany, ale no nie bez powodu marynarka zawsze chciała mieć tych okrętów około 4-5, tak? Bo jak byliśmy przed wojną, mieliśmy ich 5 i chcieliśmy budować jeszcze kolejne, tak? Jak byliśmy tuż po wojnie, to oczywiście zanim się to wszystko tak ogarnęło, ale już chcieliśmy mieć okrętów takich bardziej, o większym potencjale jednostkowym, to mieliśmy ich na początku też 5, tak, bo SEMP plus 4, 613, to był akurat typ łyski. Potem Orłów też mieliśmy mieć 4, tak, i też mieliśmy działać w sojuszu, też nie było to jakby zaplanowane do działania samodzielnego, tak? To miał być wkład na Bałtyk do sojuszu, tego czy innego, tak? Raz takiego, raz innego, ale ta liczba była. I obecnie wiadomo, że systemy są droższe, okręty są droższe i tak dalej. I to jest mało realne, tak? Żeby tych okrętów było więcej niż 3. Oby były 3, tak? Ale gdyby były 3, to już jest to duży postęp. No i jeszcze jeden mit, przepraszam, że tak się rozgadałem, ale mam nadzieję, że skacząc po... Znaczy to tylko z korzyścią dla naszych widzów. Skacząc po różnych tematach troszeczkę, ale mam nadzieję, że to jest taka logiczna odpowiedź. A ja bardzo lubię się troszeczkę z takimi mitami rozprawiać. No mitem jest to, że skoro są trzy okręty, to jeden, jak to słyszę, to aż po prostu wszystko we mnie drga, że jeden jest
morzu, drugi jest w stoczni, a trzeci jest, szkoli się, trenuje, coś tam robi, uzupełnia zapasy. Nie. Polska przedwojenna, w chwili wojny, w godzinie próby, miała 5 okrętów podwodnych, 5 było w morzu. 5 było sprawnych. Tak? Sęp miał tam jakąś małą niesprawność, tak? Przyszedł zupełnie i poszedł w morze. To jest odpowiedź. Tak? Nie ma w czasie, nie ma czegoś takiego, że konflikty wybuchają tak jak, nie wiem, wypadki drogowe się zdarzają. Tak? Nie, no, są symptomy narastania kryzysu i jest to też wykrywane przez odpowiednie służby i są przewidziane pewne procedury, jest skracanie remontów, usprawnianie pewnych szybciej sprzętów, tak, wtedy się już nie liczą przetargi, pieniądze, tak, tylko się, powiedziałbym, szykuje się broń, koszty się miecze, więc jest to, powiedziałbym, koszty są nieważne. I w tym aspekcie bardzo ważne jest to, żeby pewne zdolności jednak mieć u siebie, tak, bo ten mityczny, tak, polski przemysł zbrojeniowy, który wszystko powinien potrafić, on nigdy nie będzie wszystko potrafił, tak? Bo to mało jest takich krajów na świecie, które mogą wszystko. Nawet Amerykanie kupują pewne technologie, bo nie stać ich na, bo mają czasu na rozwijanie własne. Ale te podstawowe rzeczy związane z obsługą okrętów, tudzież ich samodzielną właśnie przywracaniem sprawności, tak, są dość ważne, tak? I to już nie właśnie w czasie wojny, bo o, w czasie wojny to okręty nie będą zbudowane. Nie, nie, nie. To właśnie chodzi o to, żeby w tym czasie kryzysu nie być zależnym od wykonania pewnych rzeczy w portach innych, tak, nie naszych. Na pewno wszystkiego się nie da, tak? Ale żeby doszło do sytuacji takiej, w której przez jakiś drobiazg szczegół okręt wartości milionów, tak, czy miliardów, o potencjale potężnym, tak, stoi w porcie, bo brakuje mu tam jakiejś małej części, tak, która mogłaby być w Polsce ktoś, kto mógłby ją wymienić, założyć i tak dalej. Tak? I to o to chodzi. To też jest taki, powiedziałbym, pewien plus, pewien taki aspekt, który mówi o tym, że jednak te polskie zdolności powinny być utrzymywane też w pewnym zakresie. Znaczy to, słuchając tak naprawdę tego, co pan komandor mówi, jaką wiedzą czy też perspektywą się z nami dzieli, na pewno trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że staraliśmy się stworzyć wąski temat dotyczący okrętów podwodnych w polskiej marynarki wojennej, to wychodzi na to, że dotykamy bardzo szerokiej perspektywy i to, co pan komandor zauważył. Po pierwsze, trzeba walczyć z pewnymi mitami. Po drugie, trzeba na wszystkie te kwestie, które wydają się bardzo konkretne i często bardzo mocno zogniskowane wokół typów, nazw, wielkości parametrów, widzieć w dużo szerszym kontekście. Więc ja mam tylko taką gorącą nadzieję, którą pozwolę sobie wyrazić tutaj podczas naszej rozmowy, że to jest jakby pierwsze nasze spotkanie z panem komandorem. Będziemy mogli również nie tylko temat okrętów podwodnych, ale także innych kwestii dotyczących marynarki wojennej jeszcze podjąć. Ja pozwolę sobie jakby krótko zrekapitulować to, co usłyszeliśmy. Znaczy, po pierwsze, że na okręty podwodne należy patrzeć jako na narzędzia bardzo wielozadaniowe, ale też bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o swoją typologię, ich koszty, czy też obszar, na który powinny działać. Po drugie, że rozpatrywanie samych okrętów podwodnych jest błędem, to trzeba patrzeć w szerszym kontekście całych zdolności sił morskich danego państwa, a znowu na marynarkę wojenną trzeba patrzeć w kontekście zdolności całych sił zbrojnych do prowadzenia działań obronnych, to jakby w jednym aspekcie, a w drugim aspekcie marynarka wojenna wydaje się najbardziej efektywnym i sprawną międzynarodowego, ale też i takiego geograficznego punktu widzenia narzędzia polityki państwa. Nie tylko w momencie, kiedy mamy już wojnę, kiedy mamy działania kinetyczne, ale dużo, dużo wcześniej, jeszcze poniżej tego progu wojny, kiedy budujemy zaufanie, współpracujemy, chronimy transport morski, prowadzimy taką grę swoistą w szachy, oczywiście tutaj to, co pan komandor powiedział, nie łamiąc prawa międzynarodowego, ale sama obecność już jest wyrazem pewnej woli politycznej państwa, więc patrzenie na okręty podwodne dla Polski, tutaj myślę, że taką, jaką odpowiedź uzyskaliśmy. Jakie? Najlepsze? Zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ile? Tyle, ile będzie potrzebne, żeby te zadania zrealizować. To tego pozostaje nam życzyć nie tylko marynarce wojennej, życzyć sobie nam wszystkim, bo to będzie ostatecznie nasze bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, naszym gościem dzisiaj był pan komandor Tomasz Witkiewicz. Zachęcamy do udostępniania materiału, subskrybowania kanału, ale także zadawania pytań. Postaramy się, żeby nasz gość, jeżeli znajdzie oczywiście czas, również na takie pytanie Państwa
odpowiedział. Panie komandorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie. Zawsze mówię, że o marynarce zawsze i wszędzie i z każdym, także jeżeli będę potrzeba i okazja, zawsze jestem chętny. Dziękujemy, panie komandorze. Dziękujemy. Za miłą rozmowę.